Mam tutaj bataty w doniczkach. Będę je chciała posadzić na tym łóżku permakulturowym, które przygotowałam właśnie dla batatów. Najpierw kupiłam sobie ziemniaki, słodkie bataty. Później włożyłam je do miski z wodą. Przełożyłam do kufli piwnik z wodą. Wyrosły im zielone pędy, które urwałam, wsadziłam do doniczki, podlewałam. Udało mi się je ukorzenić i teraz będę próbowała je posadzić tutaj na łóżku. A tak wyglądają sadzonki batatów z korzeniami. Są tutaj pędy już liściowe. Mam nadzieję, że uda mi się do jesieni rzeczywiście wyhodować bataty. To są bardzo młode, ponieważ ja niedawno je wsadzałam do ziemi i odrywałam od rośliny matecznej, więc nie widzę tutaj jeszcze zgrubień, bulb, ale jak będę wykopywała te duże, mam nadzieję, że tam już będą jakieś bulby. Tutaj mam batata, którego wyrastały zielone pędy. Ma świetny korzeń w kształcie spirali, bardzo długi. Myślę, że nie będę odrywała ten pęd. Wsadzę całego batata razem z pędem. Muszę wykopać głębszy otwór. Jestem bardzo ciekawa, co urosło w tej donicy oprócz tych zielonych pędów. Czy są już jakieś małe bulwki batatów? Powinny być, ponieważ to są pędy, już nie zapisałam sobie, kiedy ja odrywałam zielone pędy z batatów i sadziłam, ale myślę, że około miesiąca mają już na pewno, może nawet troszeczkę więcej. Trzeba zrobić w miarę możliwości delikatnie. Czy to będzie proste zadanie, czy nie bardzo? I co tutaj wyszło? Niestety też nic nie widzę. Widzę tylko korzenie i widzę piękny, zielony pęd. Że następne będą z bulwami.
liczyłam na to, że jednak jakieś bulwy będą. Może malutkie, ale że będą. No. Nie chciałabym tutaj tej bryły rozrywać, bo mogłabym poniszczyć korzenie. Trudno, muszę wsadzić takie, jakie po prostu są. Następnych sadzonek również nic się nie dowiemy, nic nie widać, oprócz korzeni i pędów. Ostatnia sadzonka, batata. No niestety też nie widzę żadnych bulów. Ciekawa jestem, czy rzeczywiście uprawa batatów uda się w ogrodzie. Konieczny zabieg podlewanie.